Hi everybody, witam was, słuchajcie, w kolejnym vlogu. Dzisiaj, słuchajcie, jedziemy sobie na BFF Festival. Wynajęliśmy z naszą twitchową ekipą furę i jedziemy do Katowic. Jesteśmy jeszcze w Warszawie i zaraz się będziemy zbierać. Mam oksy, bo wyglądam jak trash. Będę się jeszcze malował w samochodzie. It's gonna be super crazy, bo musimy jutro o 16 być sportem w Warszawie, więc teraz lecimy do Katowic. Festival jest na spotku w Katowicach. Jedziemy teraz do hotelu. Będę malować Leo i Bambi na koncert. Wy jedziecie z nami. Let's go. This is Martynka. Hi. This is Adam. This Hi. Is Dębowska. Hi everybody. Ibona Devil Eye i Shady Lady. Just kidding. Siadamy, lecimy w tripa. Are you excited though? Let's go. Boże, to jakoś tak bogato. Nie wiem, czy coś widać, bo postawiłem sobie aparat i sam gadam do podglądu. Mamy pierwszy przystanek, jest 15:53, mamy być w hotelu na godzinę 18. Jesteśmy w Pipidówie Dolnej, zostało nam 2,5 godziny trasy. Mamy pierwszy przystanek, bo kierowca był jak I need to pee. Anyway, mam w ogóle jakiś taki plan. Jest tak cicho, bo wszyscy poszli na stację, ja zostałem, stwierdziłem, że sobie dogram. Mam plan na zrobienie looku na Bambi, takiego very slutty. To jest taki, ostatnio taki nasz vibe, taki trochę... Jeśli chodzi o Sarę, to myślałem nad czymś totalnie różowym, tak jak robimy zazwyczaj. Actually, Leo ma samą w sobie bardzo dobrą cerę, bardzo często na koncerty nie używamy w ogóle podkładu. Robimy sam korektor i contouring. Jeszcze raz? Myślałem, że się zeszczę w gacie. Ale nie zeszczałeś się w gacie? Nie, ledwo doszedłem. To dobrze, ledwo doszedłeś? Myślałem, że nie masz z tym problemu. Bo nie mam. Period. Ja, kierowca, bardzo mi przykro, że musiałem siusiu, ale... Gdzie jest moje picie? Nie wiem, pokażę wam picie, bo go nie mam. Trąbnij im, błagam cię, trąbnij im. Mamy torbę do rzygania. Jest torba do rzygania. Zostało mi tyle picia, a to jest butelka prawie półtora litrowa i Adam, musiałem się usiąść. Zimne jak serce Stasia. Ja nie mam serca. No właśnie. That's for you. Zapomniałem, że drzwi mają kieszenie. Dobra, jedziemy? Drzwi mają kieszenie? Let's go. A kiedyś cię znajdę. Jest kolejny postój, bo była akcja się, ale muszę wam coś pokazać, chodźcie ze mną. What's going on here? Jeśli wy myślicie, że wizażyści malują w wygodnych warunkach, then you're wrong. Jak się czujesz, Dębowska? Szybko powiedz coś do kamery. A, świetnie. Widzicie tą pozycję? Jak się wypinę do kamery, od razu oszaleję. Widzi kamerę i się wypina. Jako kierowca mam prawo odjechać w każdej chwili. Kochani, spierdalamy. Ale kurwa gazela. Ej, no, ej, weźcie, bo ona tam poszła w takim makijażu, nie wiem, czy jej tam nie pomylą ci panowie z toalet. It's not that bad. A może zarobi? Może zarobi. Hope so. Nigdy kurwa więcej balowania w wanie. Dlaczego? Bo jej mi psycha siada. Stasz? Tu jest księżyc. Barek na kół. Barek! Tu jest Barek? Stasz, mam swoją setę. Slej, co mam? I tak, a propos samochodu, dostaliśmy inny samochód dzisiaj i trochę więcej zapłaciliśmy. Trochę? Trochę. Trochę? Tylko trochę. O jedno zero więcej. O jedno zero więcej, no. Jest lepiej, bo tamte był mniejsze. Tutaj mam więcej miejsca, tak to Iwona nie mogłaby pomalować na boksie. Ojej, jako się żeby zmieścić. Ostry seks w samochodzie. Who's said that? A tak, moi drodzy, prezentuje się przedpremierowo moja piosenka. Słyszycie ją first time. Przyjechaliśmy właśnie do hotelu, do Katowic, idziemy teraz do Bambiszonka, rozstaliśmy się z ekipą, jest ze mną tylko Iwonka jako my operator for today. Idziemy najpierw do Bambiszona, robić Bambiszona. It's gonna be like slutty makeup, mamy rzęski i wszystko. A potem będzie Leo, idziemy na koncert, let's go! To ja i mój ukochany makijażysta Stysio. Dobrze, moi drodzy, mam nadzieję, że Stysio gonna make me a slut. As always. I am number one, not number two. If I'm not the one, I'm uncomfortable. See the competition I've been running through. Yeah, I'm all in, been ballin'. Yeah, I'm all in, yeah, I'm all in, been ballin'. Kawostka na dziś.
jest taka, że poznałam dzisiaj dobrego dzieciaka Jebonusa. O 28. Dobrze. I to było dla mnie coś wspaniałego. Bardzo marzyłam, żeby ich poznać. Dosyć nudna ciekawostka, ale tak przekażę, że może kiedyś spotkacie nas w studiu. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie dobre show, że będę pięknie wyglądać. Ale słuchajcie, dlatego jest tu Stysia, bo podstawowa moja zasada jest taka. Co nie dośpiewam, to dobrze wyglądam. Oczywiście, że tak. Tak, zagram, potem mogę zginąć w trupa. Pamiętasz, że byłem, czy nie? Ledwo. Znosił kurwa ze schodów. A wiesz, że ja wpadłam w krzaki i chcieli mnie wynieść z terenu festiwalu? Ja pisałam numer telefonu taksówki, żebyś trafił. Tak, słuchajcie, to jest very important thing, bo mi się rozładował telefon i ja musiałem zamówić Ubera i ty zamówiłaś mi Ubera. I oni musieli jechać, bo wyjechać do klubu. Jakie połączenie osób w ogóle. Tak, tak. Miałem numer napisany. Pisakiem od ochrony. Pisakiem od ochrony rejestracji miałem napisaną. Ja czekałem, ja nie wiedziałem, czy on tam dojedzie. Ja najebany z obcymi ludźmi. Nie wiedziałem, co mam zrobić. A jeszcze jak nigdy padł mi jednocześnie telefon i zegarek. To już była totalna p***a po prostu. Dojechałem. Wódki i pacierza nigdy nie odmawiam. Jelonek Jager, Bambi nie baję. Tak. Szczerze powinny się składać z listy naszych wspólnych zasad właśnie. Moja główna zasada w życiu to piwo lepsze od chleba, bo przynajmniej gryźć nie trzeba. A jak jeszcze masz dywizję życiową? No taka podstawowa dywiza oklepana, ale naprawdę, którą się po prostu codziennie, że tak powiem, codziennie się z nią budzę w mojej głowie, czyli mniej wyjebane, a będzie ci dane. I zawsze w jakichś momentach stresujących mówię sobie, pierdol to. Wiesz, jesteśmy na jakimś kamieniu, latamy w przestrzeni, więc jakby... No, czym ty się kurwa przejmujesz? Jaskółka wiosny nie czyni, ale bocia niż tak. Rozmiar ptaka ma znaczenie. To jest kolejna dewiza. Słuchajcie, pamiętajcie, nieważny rozmiar szabli, ważne jak ją człowiek włada. Serio, powinniśmy wydać stary, co to, że książkę razem. Słownik, co nie? No. Ty do końca życia nie będziesz malował, ja do końca życia nie będę rapować, trzeba sobie znaleźć plan B. Jestem za tym, żebyś na stary zaczęła śpiewać country. Na takim banjo się naucz, stary. Boom, clap, boom, di clap, to clap, boom, boom, clap, boom, di clap, to clap, boom, boom, clap, da, 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 jumping and slide. Ale trzeba dzisiaj dobrze utrwalić tę tapetę, bo jak to ma tyle melanżu, ten... Kochana, litr utrwalę, trzeba. Naplunię. Tego Charlotte Tilbury to tam... O. Dziewczyny, włączcie coś! No przylecisz ty, z czym masz problem? Ja lecę, weźcie coś włączcie. Dużo seksu dzisiaj. To jedyna rzecz, jaką akceptujemy w dniu dzisiejszym. I duże rzęs, oczywiście. Rzęs, brąz, ustka. Kocham kontrast między tobą, a Sarą. Tam to jest jak... No w chuj różowo, diamenciki, brokat, wszystko. Bambi. Brąz, rzęska. Właśnie, dobrze, nagrywaj. Zobaczcie, kto tutaj musi pracować przy tych makijażach. Tak naprawdę wyszło szedło z worka, ona wszystko robi sama. Drogie powietrze, droga woda. Czujesz ten pieniądz? No czuję pieniądz, już od razu mi lepiej się zrobiło. A ja zszedłem na kebaba i zobaczcie. Ty zjadłeś 6 frytek, ja jednego pieroga, a i tak sranie ciśnie. Jaka to jest zasada? Jest ze mną Sarcia, robimy, słuchajcie, teraz make-upik na Sarci. PGS. Z rana obudziłam się i bolało mnie mega gardło. I okazało się, że w 15 minut można stary drzewny sobie na chillku załatwić w necie. I chciałam powiedzieć, że połowa dzisiaj występujących na tym festiwalu prawdopodobnie będzie na tak zwanych sterydach. Wszyscy są chorzy? No nie, śniło mi się, o właśnie, śniło mi się, pozdro dla Oliwki Brazil ogólnie, ale śniło mi się, że mam z nią jakąś mega spinę. Śniło mi się coś takiego, że budzę się tutaj na tym łóżku, jak byłam w trakcie drzemki. I się myślę, że się budzę i że tutaj leży Oliwka na tej kanapie i obok siedzi Fagata i one mówią tak: no, wybieraj, którą wolisz, która jest fajniejsza, którą wolisz nagrywać piosenki. I ja mówię, że kurde, Oliwka, no nie obraź się, ale Fagata to też jest moja koleżanka, ale ciebie też bardzo lubię. A Oliwka mówi tak, no to w takim razie sorry, że jedna albo wcale, bo nie możesz wybrać jakby... dwóch. Naprawdę miałam takie sen, przysięgam się na ludzi, co tam rzeźbisz? Liner aktywowany wodą w rzeźbie. Okej. Okay. Nie powinnam nic gadać, bo jestem w tym sterydzie właśnie, ale... Kurde, tak bym chciała, szczerze, najbardziej chyba ze wszystkich koncertów teraz na świecie bym chciała pójść na Black Eyed Peas, tylko z Fergie koniecznie, żeby grać. Myślę, że to jest jak wskrzeszenie
prostu tankramy koncertowo, nie wiem, czy to się wydarzy kiedykolwiek. Green light, let's get it. I'm the future, I'm in it. Check score, I'm winning. Green light, let's get it. I just win, 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 win. I'm a fan, 10, 10, 10, 10. Hello, I'm Himothy. I got the recipe. I got the flow. I got the remedy. I know they do. I know they envy me. Feet on the floor. What they gon' say now? We came alone from last place, bottom to top of the fast pace. Out of this surf I get touchdown, I take a loss, get it back, ayy. Słuchajcie, mamy szybki trip do McDonalda po koncercie. Idziemy jeszcze odwiedzić Claudia Craft. We're gonna pay her a fucking visit. Yeah. Co wybierasz? Ja, to for you. To for you? To for you bierzesz dwóch, albo wy pierwszy. Chciałam tylko zapytać, czy mam tobie zamówić słoneczko. Please, tell me. Do it, I nie dam rady sobie. Jesteśmy, jesteśmy. Hej kochani, z tej strony kierowca. Jest godzina kurwa 1:30. Wylądowaliśmy u Claudii Craft. Tak, to jest mój zegarek. Tak, no, to jest nasz traktor. Mama kupiła traktora. Tak, wylądowaliśmy u Claudii. Festiwal był mega zajebisty. O, zajebiście? Muzyka. To już jest zajebiście. Kudy, jak Marcin? Nie jest kurwa Marcin. Marcin, jak... Cześć Marcin. Idziemy do Claudii Craft, robić jej niespodziankę. Boże, ja cię widzę, cześć! Powiedz na końcu, to ja się zaśmieję. Nie powiem. Ej, ludzie! Chcecie zobaczyć czów? I mówią, nie, nie chcemy, nie, nie. On. Ludzie! To jest taki jedyny moment w waszym życiu. Powiem wam szczerze, zgubiłem się. Nie wiem, o co chodzi. Ludzie. Ale buja. Po prostu Claudia Craft, just follow her on Twitch. Twitch.com/ClaudiaCraft. She's a fucking Wonder Woman. Trzy słowa do kamery. Jesteś śmieszny, ok? No. Dzięki. Jestem generalnie najlepszą stylistką mody, przyszłą, prawda? Pokażę wam coś, co jest niszowe, co jest niuansowe, co jest bardzo nowoczesne i coś, czego się możecie naprawdę nie spodziewać. Let's go! Let's go! Hej! Ale jeszcze jest panterka! Dębowska w panterce! Ej, dobra, Adam, to jest tak, ta kurwa siostra Kopciuszka w Szreku, nie? Powiem wam tak. Kapcia, już mówię, że to jest koniec vloga na dzień dzisiejszy. Oni jeszcze siedzą przy streamie. Siedzą przy streamie. A Kapcia ze mną tutaj. Co sprzedasz dokładnie? Na łóżeczku. Aparat mi się rozładował, więc zrobiłam telefonem. Dwie baterie rozładowaliśmy. Także let's go. A Gabcia z wujem Stasiem. Let's go. See you tomorrow. Mamy za 5 godzin pojeżdżać do Warszawy. Nie wiem, jak my to zrobimy. Mamy pierwszego poległego, naszego kierowcę. A dobrze, niech się wypaczy chłopiec. Ja mu wezmę chociaż poduszkę. Lulaj, że lulaj. Tyle Adam się zastanawiał. Dbamy o niego. Słuchajcie, dojechali do Warszawy. Cali i zdrowi. Cali i zdrowi, moi drodzy. Period. Jak się czujemy? Dębowska, nie zżygałaś się? Nie zżygałam się, halo? Halo? Brawo! Bo mnie udaj ręce. Who the fuck is Marcin? Who the fuck is Marcin? Ja zostałam personalną pocket pussy Stanisława. Mam tylko do powiedzenia to, że następnym razem kurwa jedzie dwóch kierowców, bo nie chcę znowu robić 9-300 km sam. Wiem, ale to pod koniec, jak podjeżdżaliśmy do Warszawy! Ale mówię, przed wyjazdem. Nie, przed wyjazdem proponowali. Ja mówiłam, że... Przed wyjazdem proponowali. Martyna ma prawo jazdy, Iwona ma prawo jazdy. Chyba by się dogadał. Chyba mam amnezję w takim razie. Adaś, buzgłów w automacie, ja bym wydała radę w platformach. Co wam zapowiedziałem w takim razie? Zajebisty festiwal, w ogóle ja pierdolę. Zajebisty festiwal! Przede wszystkim dziękujemy Klaudii, która nas przenocowała u siebie. Yeah. Zrobiła nam wyżerkę z życia. Totalną wyżerkę życia. I było zajebiście. Teraz lecimy się, słuchajcie, szykować, bo zaczynamy za 3, 4? Za 3 godziny, no. Irę Elkę i... You're gonna be there.